Puszcza Białowieska jest ostatnim leśnym ekosystemem nizinnym na terenie Europy. Ten unikat na skalę światową jest obecnie wycinany ciężkim sprzętem, który niszczy nie tylko drzewa, ale zamienia całą okolicę w pustynię. Pod pretekstem walki z gradacją kornika wycinane są nie tylko świerki, ale cenne kilkusetletnie dęby. Martwe drzewa, które powinny być zostawione w puszczy, są wycinane i usuwane z niej, zamiast służyć jako miejsce lęgowe zwierząt, źródło pokarmów dla rzadkich gatunków owadów, mchów, porostów, grzybów. Wycinane są nie tylko świerki, ale również kilkusetletnie dęby. Tracimy nasz najcenniejszy skarb. Polacy i Polki, nie pozwólmy na niszczenie Puszczy Białowieskiej. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochronę. Puszcza Białowieska obejmuje swym obszarem Polskę i Białoruś. Na terenie naszych sąsiadów cały obszar puszczy jest parkiem narodowym. U nas, w naszym kraju, jedynie część tego unikatowego ekosystemu jest pod ochroną. Zamiast objąć ochroną cały polski obszar puszczy, prowadzi się tam intensywną wycinkę pod pretekstem walki z kornikiem. Drzewa są nie tylko wycinane, ale również usuwane z puszczy, a ciężki sprzęt pozostawia za sobą pustynię. Miejsce, które przez wieki było ostoją żubra i wielu innych gatunków, znika na naszych oczach. Nie pozwólmy na to. Cała puszcza parkiem narodowym. Stop łamaniu prawa Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska, jedyny przyrodniczy obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO, jest obecnie bezwzględnie wycinany ciężkim sprzętem, niszczącym całe życie wycinki. Wbrew prawu, właśnie teraz, kiedy trwa sezon lęgowy ptaków, drzewa są ścinane i usuwane z puszczy. Wbrew prawu wycina się drzewa z obszarów objętych ochroną UNESCO. Wbrew prawu nie wpuszczani są do lasu naukowcy, społeczeństwo nie jest informowane o stanie ochrony puszczy. Wbrew prawu siłą usuwani są ludzie, którzy tam w puszczy przeciwstawiają się wycinaniu drzew, broniąc tym samym prawa, broniąc Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 74 Konstytucji mówi: władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniu. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Artykuł 86 Konstytucji mówi: każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Wzywamy Ministerstwo Środowiska, wzywamy Lasy Państwowe do przestrzegania prawa, do przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Stop łamaniu prawa w Puszczy Białowieskiej. Nie dla pseudoochrony Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe w swoich działaniach pozostają głuche na niezliczone listy, stanowiska, artykuły środowiska naukowego w Polsce i na całym świecie. Nie reagują też na apele Polek i Polaków o objęcie ochroną całej Puszczy Białowieskiej. Puszcza prowadzona jest sprzeczna z nauką, pseudoochrona nazywana czynną. Miała ona mieć na celu ochronę drzewostanu przez gradację kornika. Tylko dlaczego jest ona prowadzona bezprawnie w okresie lęgowym ptaków? Dlaczego bezprawnie jest prowadzona na terenach rekomendowanych przez UNESCO do wyłączenia z ingerencji człowieka? Dlaczego bezprawnie wycinane są ponad 100-letnie suche świerki, na których kornik nie jest w stanie żerować, a które są źródłem pokarmu miejsc lęgowych dla wielu zwierząt? Czemu wycinka jest prowadzona ciężkim sprzętem, które niszczy nie tylko drzewa przeznaczone do wycinki, ale ściółkę leśną, krzewy i okoliczne drzewa? Tereny, na których prowadzona jest wycinka, wyglądają jak pobojowisko, nie jak las, który jest chroniony. Pułapki na korniki są rozmieszczane nie w miejscach potencjalnych żerowisk,
ale przy składowiskach ściętych pni. Prowadzone są sztuczne nasadzenia w ładnych rządkach kolejnych pokoleń świerków. Puszcza Białowieska to nie jest pole uprawne, monokultura jak pole kukurydzy czy ziemniaków. Musi być zostawiona w jak najbardziej nienaruszonym stanie. Inaczej będziemy mieć kolejny kawałek gospodarczego lasu, a nie unikatowy w skali światowej ekosystem leśny. Cała puszcza pod ochronę. Nie ma naszej zgody na niszczenie przyrody. Wycinanie drzew w Puszczy Białowieskiej, Bukowej, Puszczy Karpackiej i wielu innych miejscach. Planowane zmiany w ustawie o łowiectwie oraz podpisana już przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o regulacji rzek są sprzeczne z obowiązkiem ochrony środowiska przez władze publiczne. Prowadzą one do niszczenia cennych ekosystemów w imię przekształcenia przyrody polskiej w zasób drewna, zwierzyny, zamiany rzek w betonowe kanały. Nie ma w nich miejsca na troskę o bezpieczeństwo ekologiczne obecnych i przyszłych pokoleń. Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe nie tylko nie wspierają Polek i Polaków w działaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, ale blokują zdobycie rzetelnej informacji na temat faktycznego stanu drzewostanu w Puszczy Białowieskiej. Nie ma naszej zgody na niszczenie przyrody. Nie ma naszej zgody na niszczenie przyrody.